W głogowskiej kampanii promującej picie wody z kranu słychać dwa główne argumenty. Jest smaczna i zdrowa. Nasza woda pochodzi ze studni głębinowych w Serbach i jest tak dobrej jakości, że nie musi być uzdatniana w sposób chemiczny. Wystarczy, że ją tylko filtrujemy i naświetlamy lampami UV. Do picia kranówki mieszkańców zachęcają też władze Głogowa. Na dobre woda zagościła już w urzędzie, ostatnio podczas sesji Rady Miejskiej. Pan prezydent na wszystkich spotkaniach też pije wodę z kranu. Proponuję tą wodę gościom. Stałym elementem wszystkich obrad sesji i komisji radnych będzie właśnie nasza głogowska bardzo dobrej jakości woda z kranu. Na razie zdania głogowian na temat picia kranówki są jednak podzielone. Jeśli będzie dobra, zdrowa, na pewno będę piła. No tak właśnie firma promuje, że jest zdrowa, przede wszystkim na serce i można ją spokojnie pić. O, to na pewno będę piła. Czasami tak. I jaka jest? No, pewnie smakuje. Nie jestem zwolennikiem wody z kranu, aczkolwiek smakuje mi nasza głogowska woda. Nie jestem przekonana do tego. Dlaczego? No jednak, wie pani, boję się, bo to wodociągi, no to w ten kamień i te osady, to wszystko. Tak naprawdę nie wiadomo, jaka ta woda jest, czy ona jest miękka, czy ona jest twarda, nie? Zapewniam, że osadzający się kamień w czajniku to nic złego. Wodorowęglany wapnia i magnezu w czasie gotowania tworzą się z nich węglany, które osadzają się na ściankach naczynia. To świadczy o tym, że woda jest twarda. Nasza woda w Głogowie jest średnio twarda. Jest dzięki temu zdrowa dla serca. Jak dodaje Anna Białęcka, poza walorami smakowymi, zdrowotnymi, jeszcze jeden argument przemawia za piciem wody z kranu. Wychodzi to dużo taniej niż kupowanie butelek w sklepach.